Beata Szydło, gdzie mieszka? To pytanie zadaje sobie wielu obywateli III Rzeczpospolitej Polski. Była premier potrafi się urządzić, a gdy rządziła, miała prywatny folwark za pieniądze podatników. Jak mieszkała Beata Szydło za swojej kadencji? Beata Szydło, gdzie mieszka? Takie pytanie często stawiają sobie obywatele naszego kraju. Ta doskonale wiedziała, co się wiąże z funkcją, jaką pełniła i żyła jak pączek w maśle. Jej dom był jak prywatny folwark i to wszystko za pieniądze podatników. Beata Szydło, gdzie mieszka? Premier Szydło pochodzi z małej wioski w województwie małopolskim o nazwie Przecieszyn. Leży ona w powiecie oświęcimskim, a konkretnie w gminie Brzeszcze. Znają ją tam wszyscy. Miejscowi opowiadają, że Beata Szydło w domu rodzinnym zachowuje się jak swojska kobieta. Często można ją zobaczyć w gumiakach zajmującą się swoim ogrodem. Ludzie cieszą się, że znają Beatę Szydło i według nich robi wiele dobrego dla okolicy i kraju. Ma naprawdę przepiękny dom w, a jest on ochraniany przez funkcjonariuszy państwowych całą dobę. Nie da się zbliżyć do jej majątki zbyt blisko, ale dom widać z daleka, gdyż jest bardzo charakterystyczny. Beata Szydło Przecieszyn, z jej domem jest jednak związana pewna afera. W małych wioskach nie ma tak dużo utwardzonych dróg i przeważają raczej gruntowe dojazdy, które zamieniają się w małe bagna podczas opadów. Gdy Beata Szydło objęła stanowisko premiera naszego państwa, natychmiast droga została zamieniona na asfaltową. Co dziwne, ta utwardzona część dochodzi tylko do domu Beaty Szydło. Sąsiedzi, mimo sympatii, uważają, że sprawa jest podejrzana i dość niesprawiedliwa, iż asfalt sięga tylko jej domu. Beata Szydło i prywatny folwark. Po tym jak Szydło objęła stanowisko premiera, musiała przenieść się do Warszawy. Tutaj mieszkała naprawdę luksusowo. Jako premier zajmowała jedną z prywatnych willi na ulicy Parkowej. Ogromny dom ma 2 piętra i liczy sobie 480 metrów kwadratowych. W domu znajdowały się takie pomieszczenia jak salon, gabinet do pracy, jadalnia, kuchnia, garderoba oraz kilka sypialni. Premier miała tam także prywatną ochronę. Teraz wyprowadziła się z tego domu i zamieszkała w kamienicy rządowej. Nie jest to jednak małe mieszkanie. Są tam 3 pokoje, kuchnia, duża łazienka oraz garderoba. To mieszkanie oczywiście jest na koszt państwa, gdyż prawnie jej przysługuje. Wielu obywateli uważa, że skoro już nie pełni funkcji premiera, to powinna mieszkać w lokalu przez siebie wynajmowanym i za swoje pieniądze. Ta jednak raczej nie zamierza rezygnować z luksusów, jakie oferuje jej nasze państwo,